Monika Andrzejczak, dobry wieczór. W prognozie na jutro najważniejsze wydają się trzy elementy. Słabszy deszcz, ochłodzenie i sztorm na Bałtyku. Ulewny niż, który przemieszcza się nad Polską, jutro przesunie się na północ, jednak chmury jeszcze zostaną. Ten sam niż sprowadzi do nas chłodniejsze powietrze, do tego będzie mocniej wiało. W nocy najtrudniej w pierwszych godzinach będzie w północno-wschodnich regionach, gdzie dotrą burze z porywistym wiatrem i gradem. Burzowe opady mogą powodować zalania. Poza tym w wielu miejscach popada, ale coraz słabiej, a od południowego wschodu po centrum opady nawet będą zanikały. Wyjątek to północno-zachodnia Polska. Tam będzie mocno padać i wiać, wietrznie także w Sudetach. Jutro najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu Zachodnim, poza tym słabe przelotne opady, których po południu ma być coraz mniej. Poczujemy silniejszy zachodni wiatr w porywach do 55 km na godzinę, na północnym zachodzie do 70, na wybrzeżu do 90, a na Bałtyku będzie sztorm. 10-11 w skali Beauforta. To oznacza porywy nawet do 115 km na godzinę. We wtorek nadal na morzu sztormowa pogoda, poza tym też wietrznie, czasami popada na północy, a także w górach po Podkarpacie. Zrobi się trochę cieplej. W środę na zmianę słońce, chmury i deszcz. W powietrzu coraz więcej pyłku bylicy, tylko na Pomorzu i w górach stężenie niskie. Lepiej oddychają uczuleni na pyłki traw. Główny okres pylenia już za nami. Za to w szczytowym okresie zarodnikowania są grzyby z rodzaju alternaria. Bardzo wysokie też stężenie zarodników z rodzaju kladosporium. Następny weekend powinien być cieplejszy i pogodniejszy. Do zobaczenia.